Dermabrazja jest zabiegiem stosowanym od dawna w dermatologii estetycznej. Dermabrazja klasyczna polega na złuszczeniu naskórka. Najczęściej stosowany materiał to może być dermabrazja diamentowa. Złuszczamy naskórek, docieramy do skóry właściwej i tego typu dermabrazję, czyli głęboką, klasyczną, stosujemy w przypadku zniwelowania zmarszczek głębokich, przebarwień, zmian, które spowodowane są trwałymi zmianami w obrębie skóry właściwej. Odmianą dużo bardziej delikatną, bezpieczną jest mikrodermabrazja, czyli zabieg, który dotyczy praktycznie naskórka, gdzie delikatnie złuszczamy naskórek. Stosujemy tą mikrodermabrazję również w przypadku przebarwień, niewielkich blizn, czy też niewielkich zmarszczek. Efekt oczywiście, żeby uzyskać najbardziej zadowalający efekt, należy wykonać kilka takich zabiegów, od 4 do 8, najlepiej w odstępie tygodniowym lub dwutygodniowym. Odmianą mikrodermabrazji jest dermabrazja wodna, która jest jeszcze bardziej łagodnym zabiegiem, ponieważ nie mamy tutaj suchej powierzchni ścierającej, tylko z głowicy wydobywa się płyn rozrzedzający wydzielinę łojową, pozwalający czy też ułatwiający złuszczenie tej zewnętrznej warstwy naskórka. W przypadku mikrodermabrazji nie wymagane są jakieś szczególne zabiegi po wykonaniu tej mikrodermabrazji. Ewentualnie przy bardzo dużym nasłonecznieniu możemy użyć kremu z wysokim filtrem, na przykład 50+. Oczywiście nie powinniśmy korzystać z solarium. To wszystko po to, aby uniknąć ewentualnych powikłań, jakim mogą być przebarwienia. Natomiast zabieg dermabrazji, tak jak mówiłam, ponieważ jest zabiegiem głębokim, tutaj jakby okres rekonwalescencji jest znacznie dłuższy, może on trwać około 3, a nawet 4 tygodni, do momentu pełnego wygojenia naskórka. I w tym okresie musimy przestrzegać wszelkich zasad związanych właśnie z ochroną skóry, czyli przede wszystkim unikanie słońca, również ochrona przed ewentualnymi infekcjami.